tym odcinku zobaczycie, jak zaawansowana technologicznie firma pomaga w produkcji innym fabrykom. Czy można sobie wyobrazić fabrykę, która z blachy potrafi wyprodukować wszystko? No, prawie wszystko. Ale i tak wygląda to bardzo imponująco. Klient składa zamówienie według własnego projektu, a Protech je urzeczywistnia. Można tu zlecić wszystko, co ma związek z cięciem, gięciem, spawaniem i lakierowaniem. Firma wyróżnia się nowoczesną technologią i elastycznym podejściem do klienta. A jak to wygląda w praktyce? Najpierw trzeba zaopatrzyć się w materiał produkcyjny, czyli blachę. Po przyjęciu od dostawcy trafia do magazynu automatycznego, skąd jest przekazywana na poszczególne gniazda produkcyjne. Do magazynu wróci w postaci gotowego produktu. No to tniemy. Arkusz wjeżdża na stół do cięcia laserowego. Operator maszyny wpisuje odpowiednie parametry. Blacha wjeżdża do wnętrza maszyny, a opuszcza ją, nabrawszy odpowiedniego kształtu. Do blach cieńszych niż 3 mm oraz niewielkich elementów stosuje się wykrawarki młoteczkowe. Na linii działa też urządzenie multifunkcyjne, które zintegrowane z systemem ładującym tnie, a następnie gnie blachę. Na tej maszynie są robione przede wszystkim obudowy, na przykład do kotłów grzewczych. W klasycznym cyklu produkcyjnym pocięta blacha transportowana jest na zrobotyzowane stanowiska gięcia. Pracownik wpisuje na komputerze wszystkie parametry dotyczące danego zlecenia, a urządzenie precyzyjnie wykonuje polecenie. Można przystąpić do spawania. Odbywa się ono na dwa sposoby. Tradycyjnie ręcznie, jak też przy pomocy robotów, które są wydajniejsze i mogą dotrzeć do problematycznych dla człowieka miejsc. Pracują one w celach, w których można spawać elementy ważące do 500, a w dwóch nawet do 1000 kg. Element jest umieszczony na pozycjonerze w zasięgu automatycznego ramienia wyposażonego w palnik. W przypadku spawania zbiorników buforowych stosuje się rozwiązania z dwiema celami. Gdy pierwszy element jest już spawany przez robota, w drugiej celi, nie tracąc czasu, przygotowuje się następny. Po spawaniu należy oczyścić powierzchnię produktu w śrutownicy. Przeznaczone do tej operacji detale rozwożone są pomiędzy stanowiskami przez autonomiczne wózki. Mają one zaprogramowaną mapę tras i uczestniczą w procesie produkcji na etapach spawania, śrutowania oraz lakierowania na mokro. Inwestycje w nowoczesne wyposażenie hali były możliwe dzięki wsparciu w ramach Polskiej Strefy Inwestycji. Tu widzimy, jak pracownik przy pomocy żurawia i wózka umieszcza kocioł wewnątrz urządzenia. Po skończonym śrutowaniu kocioł wyjeżdża i jest przekazywany do malowania. Jednak przedtem elementy odtłuszcza się i myje. Malowanie odbywa się w lakierni mokrej, gdzie antykorozyjnie zabezpiecza się wewnętrzne części urządzeń. Tutaj lakier podawany jest przy pomocy pompy hydrodynamicznej lub w lakierni proszkowej, gdzie nanosi się farbę np. na ramy do motocykli. Po malowaniu w kabinie detale wędrują do pieca, gdzie są suszone. Czas na montaż. Zobaczmy, jak wygląda na przykładzie kotła grzewczego. Proces przebiega wieloetapowo na linii o długości 36 metrów. Na 6 stanowiskach pracuje 7 montażystów. Do dyspozycji mają także 5 tak zwanych buforów, czyli miejsc, w których można na jakiś czas zdjąć element z linii, poprawić go, a następnie ponownie włączyć w obieg. Wydajność całego procesu to jeden produkt co 8 minut, czyli 56 kotłów na zmianę. Gotowy produkt wraca do magazynu, gdzie jest pakowany i przygotowywany do wysyłki. Na wszystkich etapach produkcji nad bezpieczeństwem zmiany czuwa grupa ratownicza. To specjalnie przeszkoleni pracownicy, którzy w każdej chwili mogą przystąpić do udzielania pierwszej pomocy czy założenia opatrunku. Dodatkowo w każdej części hali ustawione są szafy, w których znajduje się sprzęt medyczny oraz ochrony przeciwpożarowej. Każdy z przeszkolonych pracowników jest w razie potrzeby nie tylko medykiem, ale także strażakiem. Bo w tej firmie wszystko działa multifunkcyjnie.
Jeśli chciałbyś dowiedzieć się, jak działa wsparcie w ramach Polskiej Strefy Inwestycji, wystarczy kliknąć link umieszczony w komentarzu pod filmem. Obejrzyj też film o inwestycjach w firmie Protech.